Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym programie W Powiększeniu. Bohatera dzisiejszego programu chciałbym wprowadzić takim oto cytatem. Wroga Moskiewskiego tajnymi związkami, księgami jawnie wydawanymi, najgorętszymi wystąpieniami, orężem, gnębił, szarpał, nękał. Dla ojczyzny więzienie, rany, wygnanie wycierpiał. Tak pisał o nim w inskrypcji nagrobnej Adam Mickiewicz. Bohaterem dzisiejszego programu jest Maurycy Mochnacki, ktoś dużo ważniejszy niż tylko żołnierz polskiej sprawy. Stanisław Brzozowski określił Maurycego Mochnackiego jednym z najbardziej nowoczesnych ludzi w Polsce. Maurycy Mochnacki żył lat 30. W tym okresie napisał 6 poważnych tomów, dzieł, z których olbrzymia większość zaliczana jest do najwybitniejszej klasyki polskiej prozy politycznej. A był Mochnacki może najwybitniejszym umysłem tamtej epoki. Był pisarzem i człowiekiem o ogromnych horyzontach intelektualnych. Przez wielu jest traktowany jako ojciec polskiej krytyki literackiej w tym nowoczesnym tego słowa znaczeniu. W postaci, nie tylko w myśli, ale jakby w sposobie działania Mochnackiego uwidaczniały się w sposób spójny pewne kategorie politycznego i kulturalnego działania, które w późniejszej historii Polski uległy rozszczepieniu. Takie jak uległość czy insurekcja, takie jak pozytywizm kontra romantyzm. Rzeczy, które w późniejszej historii Polski intelektualnej i politycznej się wykluczały, które podjęły również z sobą rywalizację jako pewne odrębne nurty myślenia politycznego, u Mochnackiego jeszcze są spójne. Co sprawia, że tak wielka jest ranga dorobku recepcji Maurycego Mochnackiego? Co jest powodem trwałości oddziaływania jego idei? Jest autorem wciąż czytanym, co zawdzięcza temu, że jest mistrzem błyskotliwego intelektualnego stylu polskiej prozy. Więc jest to wybitny pisarz. Jest to najwybitniejszy, bez cienia wątpliwości można to powiedzieć, krytyk literacki epoki romantyzmu w Polsce. Programotwórca, twórca koncepcji polskiego romantyzmu. Jest to także myśliciel, który budzi zainteresowanie filozofów i filozofów polityki, ponieważ w dziejach polskiej myśli politycznej miejsce Mochnackiego jest absolutnie kluczowe. Jeżeli chcemy zrozumieć pojęcie romantyzmu politycznego i czym to było realnie w historii Polski, musimy czytać Mochnackiego. Ale jeżeli chcemy pomyśleć nad pojęciem realizmu politycznego, to również taką koncepcję realizmu u Mochnackiego znajdziemy. I wreszcie po trzecie, Mochnacki jest jednym z twórców Nocy Listopadowej, jednym z twórców politycznego programu Powstania Listopadowego, uczestnikiem tych wydarzeń. Jako uczestnik jest też pierwszym historykiem Powstania Listopadowego. Jeśli mielibyśmy szukać kogoś, kto te elementy geniuszu w tej epoce posiadał, to obok Mickiewicza, obok Słowackiego, Chopina, Krasińskiego, następnym kandydatem do takiej rangi jest właśnie prozaik, filozof, krytyk literacki Maurycy Mochnacki. Oddajmy jeszcze głos filozofowi, w czym pan upatruje rangi Maurycego Mochnackiego. Do tego, o czym powiedział pan profesor Waśko, można byłoby dołączyć opinię Stanisława Brzozowskiego, który stwierdził, że w momencie, kiedy myślimy o Maurycym Mochnackim, pojawiają się przed nami w zasadzie wszystkie kluczowe zagadnienia dla naszej kultury umysłowej, dla polskiej kultury umysłowej, od zagadnień artystycznych, literackich, przez filozoficzne po polityczne. I to jest jak gdyby chyba ta przyczyna trwałości zainteresowania Maurycym Mochnackim. Trwałości zainteresowania Maurycym Mochnackim z bardzo różnych perspektyw, ponieważ jest on przedmiotem zainteresowania zarówno filozofów, jak i literatury. Roznawców, czy także jak i teoretyków myśli politycznej, czy historyków, oczywiście w tym zwłaszcza historyków Powstania Listopadowego, jako pierwszy autor dzieła, które próbowało to Powstanie Listopadowe w jakiś sposób przedstawić, tworząc rzeczywiście, to jest bardzo istotne i to jest druga opinia, którą można tutaj przywołać, jest to opinia Józefa Kallenbacha. Józefa Kallenbacha, który buduje analogię między panem Tadeuszem Mickiewicza, a Powstaniem Narodu Polskiego Mochnackiego i mówiąc, że tak jak pan Tadeusz jest perłą polskiej poezji, tak samo perłą polskiej prozy romantycznej jest właśnie Powstanie Narodu Polskiego. Jest to przede wszystkim świetna książka, jest to przede wszystkim świetny autor, który doskonale pisze, który bardzo głęboko przemyślał pewne kwestie kluczowe dla jego czasu, ale też kluczowe, jak sądzę, dla naszych czasów.
który także, to być może także jest jeszcze jedna z przyczyn trwałości zainteresowania Mochnackim, miał bardzo burzliwy, mimo że krótki życiorys. Charakterystyczne, że wielu, szczególnie wybitnych krytyków literackich, no nie tylko o Mochnackim pisało, ale także stawiało go sobie za pewien wzór, wzór nowoczesności, wzór także takiego pisania o literaturze, które traktuje ją jako świadectwo doświadczeń narodowych. Przypomnę, że Stanisław Brzozowski poświęcił w jednej ze swoich ostatnich książek obszerny szkic poświęcony Mochnackiemu, nazywając go właśnie pierwszym nowoczesnym człowiekiem w Polsce. Andrzej Czebiński w okresie okupacji ubolewał, że nie będziemy Mochnackimi swojej epoki. Mochnacki tutaj wyznaczał pewien taki, można powiedzieć, ideał pisarstwa krytyczno-literackiego, które kształtuje umysły współczesnych. Bardzo ciekawym przykładem jest tutaj też dzieło krytyczne Pawła Herca, które właściwie jest takim spełnieniem właśnie tych postulatów czytania literatury w kontekście losów narodu, rozpoznawania się narodu, Polaków właśnie dzięki swojej literaturze. Paweł Herc właśnie w swoich książkach i także w swojej działalności edytorskiej właściwie zdawał się realizować program krytyczno-literacki Maurycego Mochnackiego. Bardzo też ciekawe, że w swojej książce już wydanej w XXI wieku współczesny poeta wybitny, ale także krytyk literacki, eseista Przemysław Dakowicz rozpoczyna swój taki tekst, manifest o literaturze polskiej właśnie od tego słynnego sformułowania Maurycego Mochnackiego, że w literaturze naród rozpoznaje się w jestestwie swoim, twierdząc, że jest to fraza jak najbardziej aktualna, jak najbardziej obowiązująca współczesnych krytyków literackich. Więc widzimy, że ten cień Mochnackiego ciągle jakby pada na polską krytykę nowoczesną. Jest takim także wpływem, można powiedzieć, mobilizującym krytyków, pokazującym, że krytyka literacka no, ma ważne obowiązki i także może odgrywać istotną rolę w życiu narodowym. Nie musi być tylko jakimś jego marginesem. Panie profesorze, czym charakteryzowało się to pokolenie, do którego należał Maurycy Mochnacki, urodzony w 1803 roku? No, to był szereg wybitnych twórców polskiej kultury. O tym pokoleniu mówi się czasem, używając określenia Belwederczycy, bo kluczowym momentem doświadczenia tej generacji była noc listopadowa, 29 listopada 1830 roku. Pierwsze pokolenie urodzone po rozbiorach, w niewoli, którzy nie pamiętali Polski niepodległej, ale mieli z nią jeszcze bardzo bliski kontakt, pamięć poprzez swoich rodziców i starsze pokolenie. To byli ludzie, którzy mieli szczęście jeszcze wychowywać się i kształcić w obrębie polskiego systemu edukacji. Czyli wychowani byli po polsku. Jeszcze w zaborze rosyjskim zwłaszcza nie ruszyła ta wielka akcja rusyfikacji. Po drugie, to jest powstanie listopadowe. Po trzecie, większość z nich trafiła na emigrację i to są dzieje wielkiej emigracji. Kto to był? No to byli podobni do Mochnackiego dziennikarze, publicyści, wydawcy prasy warszawskiej. Ksawery Bronikowski, Żukowski. To byli poeci, pisarze i krytycy. Zwłaszcza trzeba tu wymienić trzech, którzy przybyli z Ukrainy. Józef Bogdan Zaleski, Seweryn Goszczyński i Michał Grabowski. No, była to rzesza także takich aktywnych uczestników konspiracji, Związku Narodu Polskiego, takich ludzi i Belwederczyków, takich jak Ludwik Nabielak. Goszczyński też brał udział. Goszczyński tak. Też brał udział w ataku na Belweder i opisał to wszystko w swoich wspomnieniach Noc Belwederska, więc warto by też przypomnieć te pamiętniki, które dają obraz tego, co się działo w Warszawie przed powstaniem listopadowym. Podobnie jak wielu poetów romantycznych, Mochnacki przychodzi na świat na wschodnich Kresach Rzeczpospolitej, już nieistniejącej.
Z jakiej rodziny się wywodził? Jakie otrzymał wychowanie, wykształcenie? Jakie to miało znaczenie dla jego dorastania w tej już zniewolonej Polsce? W późnych pismach Muchnackiego, późnych oczywiście z perspektywy jego krótkiego życia, no bo to są rzeczy, które pisał mając 30-31 lat, Muchnacki będzie wspominał swój dom rodzinny jako dom, który jest umieszczony w takiej sielskiej atmosferze. Dom, który mieści się poza tymi burzami dziejowymi, w których miał szczęście czy nieszczęście, no bo to oczywiście nigdy nie wiadomo, jak to dokładnie ocenić, uczestniczyć w swoim życiu. Jego ojciec Bazylii Muchnacki był uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej i był także osobą, która odniosła rany w insurekcji kościuszkowskiej podczas walki. To jest chyba pierwsza rzecz, o której należy podkreślić. On był także świetnie wykształconym prawnikiem, ale to, co jest także bardzo ważne i co chyba nawet dla formacji Muchnackiego jest dużo ważniejsze niż to wykształcenie ojca, to jest to, że jego ojciec był także dobrym latynistą. I Muchnacki reprezentuje z pewnością pokolenie, ale także ze względu na dom rodzinny jakoś to można to jeszcze dodatkowo uwypuklić. On też uczył się w domu łaciny i czy w ramach edukacji domowej też z jednym z nauczycieli, bo tam w międzyczasie między Bojańcem a Warszawą oni byli we Lwowie, jeden z nauczycieli domowych oczywiście też uczył Muchnackiego kultury antycznej. To jest bardzo istotne, to jest to z pewnością dla formacji intelektualnej Muchnackiego, że on zaczyna swoją edukację od kultury antycznej, od antyku. To jest bardzo istotne też dlatego, żeby zrozumieć coś, co będzie niezwykle istotnym elementem myśli Muchnackiego, czyli umiejętność myślenia historycznego. Jak doszło do aresztowania i uwięzienia Muchnackiego? Jaki to miało wpływ na jego dalsze życie? Mając 18 lat, w 1821 roku Maurycy Muchnacki zaangażował się w działalność organizacji, która nosiła nazwę Związek Wolnych Polaków. Ta organizacja została dosyć szybko wykryta przez carską policję i rozbita. Ale po 2 latach od tego wydarzenia do Muchnackiego dotarto jako do jednego z członków tej organizacji, czyli Związku Wolnych Polaków. I z tego powodu Maurycy Muchnacki został osadzony w areszcie, którym mieścił się u karmelitów. Przesiedział tam 2 miesiące. No i oczywiście to, co później bardzo odbiło się na jego biografii, to jest to, że po tym 2-miesięcznym uwięzieniu Maurycy Muchnacki napisał manifest karmelicki, który był manifestem krytykującym edukację obowiązującą w Królestwie Polskim jako edukację zbyt liberalną i w związku z tym, moglibyśmy powiedzieć, deprawującą młodzież. Ten dokument podpisany przez Muchnackiego oczywiście nie miał tak naprawdę żadnego istotnego znaczenia z perspektywy jakichkolwiek represji, które spotykały kogokolwiek, no ale dla niego miał dlatego istotne znaczenie, że przez jego przeciwników politycznych, a ze względu na to, że stawiał na różnych polityków w różnych okresach swojego życia, on przeciwników politycznych w pewnym momencie miał już właściwie po każdej stronie, którzy albo byli jego byłymi, albo obecnymi przeciwnikami politycznymi. Ten fakt był wyciągany. Ten fakt był mu także wyciągany w okresie powstania listopadowego co najmniej 2-krotnie w sposób bardzo dla niego dotkliwy. Ale to, co jest jako formę takiego załamania się. Jako formę załamania się, tak. Próbowano oczywiście mówić, że to jest jakaś forma załamania się, że to była taka forma pójścia na współpracę z zaborcą, z caratem. Muchnacki, więc dla Muchnackiego ten fakt miał biograficznie oczywiście istotne znaczenie, ponieważ była to rzecz, która była mu ciągle wywlekana. No ale to, co jednak ja chciałbym podkreślić, to jest to, że mamy do czynienia z 20-letnim chłopakiem. To jest bardzo istotna sprawa, który przesiedział 2 miesiące w areszcie, tak de facto w warunkach izolacji. I który, powiedzmy też szczerze, wyszedł z tego aresztu, oczywiście nie będę tego pochwalał, tak, ale podpisawszy dokument, który tak de facto nikogo w jakiś istotny sposób nie dotknął swoimi konsekwencjami. Cała rodzina przenosi się do stolicy i prowadzony przez jego rodziców salon staje się ważnym miejscem spotkań. O czym tam rozmawiano i kto bywał w tym salonie? No to jest ważne pytanie, bo ono pokazuje także tło obyczajowe tego okresu przedpowstaniowego i pewien nowy styl życia intelektualnego, nowy styl, w którym funkcjonuje literatura. Klasycy, przedstawiciele poprzedniej generacji, którzy byli na szczytach ówczesnego Parnasu, spotykali się w arystokratycznych salonach u Mostowskich czy u Wincentego Krasińskiego. To była literatura elit.
literatura młodego pokolenia była literaturą, która się rodziła na mieście, w kawiarniach, o których jest legenda, tam kawiarnia Honoratka i te kawiarnie, gdzie młodzież się gromadziła, studenci, dziennikarze, redaktorzy, prawda, poszukiwacze jakichś życiowych ekscytacji. No ale nie o wszystkim można było mówić w kawiarni publicznie, bo tam obawiano się szpiegów. Więc były te warszawskie mieszkania, mieszkanie Mochnackich przy ulicy Freta, mieszkanie Bronikowskiego, mieszkanie Grabowskiego, który stać go było na to, żeby przyjmować gości, bo był zamożnym człowiekiem. I tam dyskutowano, dyskutowano o losach świata, dyskutowano o przyszłości Polski, o przeszłości Polski, o duszy człowieka, o wszystkim, o czym ludzie młodzi intelektualiści zawsze we wszystkich epokach i czasach dyskutowali. Ale u Mochnackich było jeszcze coś dodatkowo, to znaczy tam także słuchano gry Maurycego na fortepianie, bo trzeba koniecznie przypomnieć, że miał wykształcenie muzyczne i że uchodził za błyskotliwego wykonawcę muzyki romantycznej. Porównywano go tam, Józef Bogdan Zaleski porównywał go z młodym Chopinem. No i zdarzyło mu się też koncertować w Metzu w czasie już lat emigracyjnych. Więc taka to była najpiękniejsza karta młodości w życiu tego tragicznego pokolenia. A rodzina była dla Mochnackiego oparciem, bo to była rodzina patriotyczna, bo to była rodzina, która wspierała jego działalność i literacką i także polityczną. Wymienimy nazwiska jeszcze tych gości, oprócz wspomnianych wcześniej Józefa Bogdana Zaleskiego czy Seferyna Goszczyńskiego, takie postacie jak Stefan Witwicki, Antoni Edward Odyniec, Józef Bolesław Ostrowski, Jan Ludwik Żukowski, ale nie tylko błyskotliwy pianista i dobrze wykształcony prawnik, także wielki talent, jeśli chodzi o pisanie i o tym już teraz. Gdyby nie Mochnacki, to w ogóle w Warszawie nie byłoby romantyzmu, prawdę mówiąc. Dlatego, że romantyzm warszawski był tak zupełnie inny od wileńskiego, a przede wszystkim ze względu na sytuację historyczną, no i oczywiście na brak ogromnych talentów w skali Mickiewicza czy Słowackiego w Warszawie. Właściwie jedynym takim wielkim talentem literackim to był właśnie Maurycy Mochnacki. Wokół niego grupowało się to młode środowisko literackie Warszawy. Zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że romantyzm to jest także walka o wolność. Mi się wydaje, że właśnie gdzieś w roku 1825 i później już zdecydowanie te dwa pojęcia, romantyzm, walka o wolność, zaczęły im się kojarzyć. Panie doktorze, dwudziestokilkuletni Mochnacki zaczyna publikować w prasie warszawskiej, zostaje redaktorem Kuriera Polskiego, Dziennika Warszawskiego. O czym pisze? Co jest przedmiotem jego zainteresowania? Pisze teksty różne. Z jednej strony dużą część z tych tekstów stanowią recenzje teatralne czy recenzje muzyczne, ale oprócz takich mniejszych tekstów Mochnacki pisze też duże rozprawy, którymi angażuje się w spór klasyków z romantykami. W tym wczesnym okresie Mochnacki wiąże romantyczność z pozostawaniem w świecie idealnym, w świecie marzeń, w odróżnieniu od tego świata, który chciał szkiełkiem i okiem badać Jan Śniadecki. Polemika ze Śniadeckim. Jest oczywiście rzeczą bardzo istotną w tych wczesnych pracach Mochnackiego. I to są prace, które już w Dzienniku Warszawskim w 1825 roku publikuje Mochnacki. Są to pierwsze prace, ale oczywiście nie są to jeszcze jego ostatnie prace prezentujące to jego dojrzałe, właściwie można powiedzieć, można się zastanowić, czy on sformułował ostateczne stanowisko w kwestii sporu klasyków z romantykami, ale z całą pewnością te początki to są właśnie początki na ramach Dziennika Warszawskiego w 1825 roku. Panie profesorze, to przybliżmy stanowisko Mochnackiego w owym słynnym sporze klasyków z romantykami. Na co wskazywał, co jest w tym frapujące? Rozpoczął to Mickiewicz, wydając przedmowy i swoje ballady i romanse kilka wcześniej. Mochnacki ogólnie rzecz ujmując był kontynuatorem tej myśli i to była polemika po pierwsze z poetyką obowiązującą w literaturze polskiej, poetyką klasyczną opartą na wzorach starożytnych i na XVIII-wiecznych, XVII-wiecznych wzorach literatury francuskiej. Ale różnic było więcej.
Różnic było więcej, ponieważ krytyka literacka dla klasyków była rodzajem takiej korekty redakcyjnej. Z jednej strony sprawdzano, czy tekst literacki respektuje słynne prawidła klasyczne, a z drugiej strony wytykano różnego rodzaju błędy stylistyczne, czy to językowe, czy związane z rytmem, z rymem, czyli była to krytyka tekstu. Krytyka, którą zaczął w Polsce uprawiać Mochnacki wraz z przedstawicielami romantycznego pokolenia, nie była już tylko krytyką tekstu, ona była krytyką kultury. Interesowało go to, co nazywał literaturą, a co dzisiaj byśmy raczej nazwali terminem kultury. Jeżeli klasycy kazali Polakom, czy ludzie oświecenia, pisarze stanisławowscy mówili, naśladujmy Francuzów, prawda? Uczmy się od starożytnych, to Mochnacki... Czytajmy Horacego, czytajmy Racina. Tak. Mochnacki stawiał temu taki zarzut. Poeta, myśliciel nie powinien imitować cudzej kultury. Każda myśl wyrasta, jest zakorzeniona w ziemi, w historii, w tożsamości narodu i epoki, w której powstaje. Wobec tego była to krytyka imitacji i wołanie o oryginalną polską literaturę, wołanie o oryginalną polską filozofię. Dobra. Ważną rzeczą jest to, że Mochnacki nauczył się w młodości języka niemieckiego, wywodził się z Galicji, podobnie jak Kazimierz Brodziński. I ten zwrot w polskiej literaturze ma inspirację niemiecką w przypadku tych dwóch pisarzy. Przy czym o ile Brodziński nawiązywał przede wszystkim do Fryderyka Schillera, o tyle Mochnacki szukał inspiracji u romantyków, w kręgu jenańskim. No, cytował braci Szleglów, wspominał Nowalisa, Jean Paula. No, najwięcej chyba zadłużył się u Schellinga jako autora jednego z kluczowych pisarzy rozwijających w Niemczech filozofię natury. I to była ta inspiracja. To był ten impuls, który Mochnackiego zaktywizował filozoficznie. Ale Mochnacki przeniósł tę myśl z niemieckiej filozofii natury na plan społeczny i historyczny. Znaczy poszukiwał problemu samoświadomości, który zaczerpnął od Niemców, na terenie filozofii narodu. I te inspiracje wykorzystał w swojej romantycznej filozofii narodu. Czy krytyk literacki z perspektywy Maurycego Mochnackiego stał jakby w równym rzędzie z poetami i filozofami? Tak, dlatego że krytyka literacka prowadziła pewnym logicznym tokiem rozumowania w stronę filozofii, bo w filozofii czerpała swoje założenia i do rozwoju filozofii inspirowała współczesnych Mochnackiego. Więc można powiedzieć jeszcze inaczej, że w Polsce tak się zdarzyło, że nowa epoka intelektualna i ten wielki skok intelektualny, jakim był romantyzm, zaczął się od poezji, zaczął się od krytyki literackiej, od tego, co my dzisiaj nazywamy literaturą. Natomiast na tym się nie skończył, bo potem poszedł za Mochnackim, poszli filozofowie polskiej filozofii narodowej i to były już następne dekady. W samym środku tej opowieści o Mochnackim krytyku, za moment będziemy też mówili o jego słynnym dziele, o literaturze w wieku XIX. Myślę, że przyda nam się taki oto cytat z Mochnackiego właśnie. W sztuce nie masz nic konwencjonalnego. Nie masz na świecie żadnego w tym względzie prawodawstwa, żadnych przepisów a priori czy a posteriori, żadnej szkoły, żadnej teorii. Są to wszystko wymysły krytyki tchnącej obskurantyzmem estetycznym. Myślę, że dla bardzo wielu twórców współczesnych zadziwiająco świeżo to wezwanie też by zabrzmiało. Uważa, że naród staje się narodem w ścisłym znaczeniu słowa wtedy, gdy uzyskuje czy zdobywa uznanie się w swoim jestestwie. Tu Mochnacki świadomie posłużył się już za jego czasów archaicznym sformułowaniem wziętym od Piotra Skargi. To uznanie się w swoim jestestwie to jest, mówiąc bardziej takim akademickim, technicznym językiem, samoświadomość narodowa, czy samowiedza narodowa. Zdaniem Mochnackiego naród zdobywa uznanie się w swoim jestestwie dzięki wszystkim swoim wytworom kulturowym. I
czyli dzięki temu, co on nazywa literaturą. Ale literatura dla niego to, jak on sam mówi, ogół uczuć, myśli i wyobrażeń zobiektywizowanych w postaci utworów literackich, dzieł sztuki, dzieł naukowych, dzieł filozoficznych. Z tej perspektywy sztuka i literatura jest czymś decydująco ważnym dla trwania i istnienia narodu. W 1830 roku Mochnacki kończy pracę nad dziełem o literaturze w wieku XIX. Co jest tematem tej książki tak naprawdę i dlaczego stała się ona kamieniem milowym w rozwoju polskiego romantyzmu? Ta książka podsumowuje kilka lat aktywnej działalności publicystycznej Mochnackiego. Składa się z trzech części. Pierwsza część mówi o przesłankach metafizycznych działalności krytyczno-literackiej, o przesłankach, które pozwalają zrozumieć fenomen kultury, tak? Tworzonej przez człowieka. Nie tego, co jest dziełem przyrody, tylko tego, co jest dziełem człowieka. Druga część to jest ta teoria, słynna teoria uznania się narodu w swoim jestestwie, to znaczy właśnie pozytywna strona tej tezy, o której pan redaktor tutaj wspomniał w cytacie, że nie ma ogólnego prawidła obowiązującego kulturę, czy literaturę, czy twórczość. Odrzucenie poetyki klasycznej. Odrzucenie poetyki klasycznej i teoria uznania się narodu w swoim jestestwie, czyli taka myśl o to, że literatura jest fenomenem narodowym i że literatura rozumiana szeroko, nie tylko poezja, nie tylko proza, ale także filozofia, historiografia, jest formą samoświadomości wspólnoty narodowej. Jest formą, w której dochodzi do zbiorowości ta idea narodu jako pewnej odrębnej na tle ludzkości wspólnoty ponadpokoleniowej, której korzenie giną w niepamięci historycznej, która rozwija się w sposób naturalny, ale poddana różnego rodzaju oddziaływaniom także w kontakcie z innymi kulturami. Otwarcie każdej kultury narodowej na te wpływy i oddziaływania uniwersalne jest przez Mochnackiego bardzo mocno podkreślane. I w sumie to pozwala, czy staje się tą podstawą do polityki narodowej. A trzecia część tej książki to są analizy twórczości Malczewskiego, autora Marii, wielkiego poety trochę zapomnianego, Mickiewicza. Kilka utworów Mickiewicza Mochnacki tutaj omawia. Józefa Bogdana Zaleskiego, dziś zupełnie zapomnianego poety, ale wówczas stawianego na równi z Mickiewiczem. Seweryna Goszczyńskiego, jako autora Zamku Kaniowskiego i sztandarowego poety szkoły romantycznej w Polsce. No i pokazuje też pewną tradycję polską romantyzmu, wskazując na pisarzy poetów historycznych. Jana Pawła Woronicza i Juliana Ursyna Niemcewicza. Więc mamy te trzy płaszczyzny, filozoficzno-metafizyczną, teorię kultury, i omówienie nowej literatury polskiej, od której tak naprawdę oryginalna literatura w Polsce się, zdaniem Mochnackiego, zaczyna. Czy możemy przypomnieć najważniejsze kategorie, które wprowadza Mochnacki do pisania o literaturze w Polsce? Jak definiował na przykład poezję? No, definiował literaturę, prawda? Poezję odnosił do pewnych kategorii estetycznych, które należą do repertuaru krytyki romantycznej. I to są takie kategorie, które wszyscy znamy. To jest kategoria uczucia, kategoria natchnienia, inspiracji, wyobraźnia, tak? Jako siła twórcza, przeciwko której Jan Śniadecki w swoich pismach występował, bo uważał, że wyobraźnia jest mocą ludzkiego umysłu, trochę ambiwalentną moralnie. Natomiast akcentowali to romantycy i Mochnacki. I jeszcze koniecznie trzeba tutaj obok innych
pojęć, wyszczególnić pojęcie nieskończoność, o czym pisze osobno znawca krytyki literackiej Mochnackiego, pan profesor Mirosław Strzyżewski, że poezja jest taką formą ekspresji ludzkiej, która poprzez natchnienie pozwala wejść człowiekowi w kontakt z nieskończonością świata. To jest jakiś neoplatonizm trochę, no, to jest idealizm. To jest idealizm. I ten idealizm pozwolił zbudować opozycję pomiędzy kulturą, literaturą, sztuką starożytną, która osiągała doskonałość w zakresie celów skończonych, prawda? I dzieła klasyczne były doskonałe i były całościami, dlatego że przedstawiały tylko pewną skończoną rzeczywistość, piękno zmysłowe. A sztuka romantyczna była fragmentaryczna, była niedoskonała, ale dlatego, że ona była pogonią za nieskończonością, za metafizyką. I to była pogoń, do której Mochnacki zachęcał Polaków. A jednocześnie cały czas bardzo istotne, najważniejsze były dla niego kwestie związane z narodem. Zastanawiał się nad tym, od czego zależy istota narodu. Mówił o umyśle zbiorowym, o narodzie jako umyśle zbiorowym. Panie doktorze, czym jest to cytowane, już przytaczane wcześniej, uznanie się narodu w swoim jestestwie, o którym pisał Mochnacki? Dlaczego ta kategoria narodowości tak ważną rolę w systemie filozoficznym Mochnackiego odgrywa? Mieć uznanie samego siebie w swoim jestestwie, to zdaniem Mochnackiego. Mochnacki podaje nam dosyć precyzyjną definicję tego, o co mu chodzi. To zdaniem Mochnackiego odpowiednik takich wyrażeń jak łacińskie conscientiam sui czy niemieckie Bewusstsein. To ostatnie jest zwłaszcza kluczowe z perspektywy inspiracji klasyczną filozofią niemiecką. I cóż ono ma wyrażać? Mochnacki mówi nam, że takie wyrażenie, że takie określenie pojawia się już w pismach pisarzy takich jak na przykład Piotr Skarga. I ono ma wyrażać coś, co jeszcze inaczej mówiąc, posługując się językiem łacińskim, Mochnacki określa jako nie tylko principium cogitandi, ale także principium cogitandi et essendi. Co się kryje za tymi wszystkimi określeniami? Otóż kryje się taka oto fundamentalna myśl, że jest różnica pomiędzy tym, że wiem, że coś wiem, a tym, że wiem, że ja to coś wiem. To jest podstawowa myśl tego kierunku, który moglibyśmy określić kierunkiem transcendentalnym w myśli niemieckiej, czyli ta próba pójścia w odwrotnym kierunku niż normalnie nasze myślenie. Nasze normalne myślenie jest ukierunkowane na przedmiot. Natomiast transcendentalizm próbuje w odwrotnym kierunku pójść, aby spojrzeć na podmiot, który wie coś o tym przedmiocie, na podmiot, który myśli o tym przedmiocie. To ma otóż znaczenie takie, że Mochnacki nam powiada, że funkcją literatury jest dokładnie to. To znaczy funkcją literatury jest to, że literatura jest pewnym całokształtem przejawów, nazwijmy to umysłu narodowego, czy jego różnych funkcji, w których naród może sam siebie obejrzeć i oglądając siebie zrozumieć, czym jest on, który ma te różne przejawy czy funkcje swojego umysłu, takie, a nie inne. Może samego siebie pojąć i uchwycić. Sprawa jest absolutnie zasadnicza i stawka tego sporu jest zupełnie zasadnicza, ponieważ jest to w gruncie rzeczy także, niezależnie od tego, że Mochnacki się tu nie odnosi w ogóle do Hegla, jest to także z perspektywy kształtowania podstaw polskiej filozofii narodowej spór o to, czym jest naród historyczny, czym jest naród istniejący w historii. Mochnacki powiada, naród nie musi mieć państwa, aby istnieć w historii. Naród musi mieć własną narodową kulturę, czy narodową literaturę, aby móc istnieć w historii. Jeżeli wykształci w sobie na pewnym etapie to ujęcie samego siebie w swoim jestestwie, w literaturze, jeżeli pojmie samego siebie w literaturze, to nawet gdy jego faktyczny byt historyczny zaniknie, tak jak na przykład byt starożytnych Rzymian, będzie trwał w historii na zawsze. To ja się tu odwołam do kolejnego cytatu z Mirosława Strzyżewskiego tym razem. Kiedy naród przez sztukę uzyska tożsamość, zrozumie własny stan i polityczne położenie, nadejdzie czas czynu historycznego. I za chwilę także o tym czynie historycznym mówić będziemy, bo i to jest ten fragment polskiej historii, w którym odznacza się Maurycy Mochnacki. U Mochnackiego, jeśli weźmiemy jego filozofię polityczną, tymi dwoma kluczowymi elementami podstawowymi są oczywiście rozważania na temat, czym jest państwo i czym jest naród. I on tutaj również prezentuje pewną dojrzałą spójność, pokazując, że oczywiście to są kategorie odrębne. Naród jest pewną spontanicznie
spontanicznie wykształconą całością kulturalną, tak, która tworzy pewną materię, ale która absolutnie potrzebuje państwa do tego, aby móc funkcjonować w świecie. Tak. Potrzebuje organizacji po to, aby móc tworzyć realne skutki. Tak. Potrzebuje, mówiąc w skrócie, swojego wyrazu politycznego, którym jest państwo. Bez tego naród jest tylko i wyłącznie pewną treścią, która nie ma w sobie żadnej trwałości, a więc z punktu widzenia cywilizacji, z punktu widzenia wartości ludzkich, po prostu przeminie wraz z historią, nic, nie prezentując żadnej wartości, nie pozostawiając niczego. Naród potrzebuje państwa, ale tak samo państwo potrzebuje narodu. Państwo bez narodu jest tylko i wyłącznie pewną suchą strukturą, która odrywa się od rzeczywistości i która również paradoksalnie nie jest w stanie tworzyć realnych skutków. Postulat Mochnackiego odnośnie odzyskania niepodległości jest dla niego postulatem kluczowym. Polacy jako naród, jako pewna forma kulturowa wykształcona historycznie, potrzebuje państwa. Nie jest w stanie egzystować bez państwa, natomiast musi to czynić w sposób mądry. Tak? Nie chodzi o to, żeby próbować odzyskać państwo, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby to państwo odzyskać. I to jest ten kluczowy moment myślenia Mochnackiego. I Mochnacki postulatowi restytucji terytorialnej Rzeczpospolitej, bo w taki sposób to określał, poświęcał niemalże całą swoją filozofię polityczną. W jaki sposób to zrobić? Oczywiście to on nie wyczerpywał w tym postulacie całej swojej refleksji politycznej, ale wskazywał, że to jest punkt centralny. Dlatego Mochnacki postulował przede wszystkim sojusz z rewolucją. Ale jak to określił Bronisław Łagowski, dla Maurycego Mochnackiego sojusz z rewolucją, rewolucja była postrzegana jako typowa socjotechnika powstania. To, co wskazuje się bardzo często przy Mochnackim, to jest jego świadomość właśnie, co jest celem, a co jest środkiem. Celem jest restytucja państwa, natomiast wszystko, co prowadzi do tego celu, jest środkiem i nigdy nie powinno albo nie powinno w żadnym wypadku zastępować celu. Zapewne, że politykiem w sensie trywialnym tego wyrazu Mochnacki nigdy nie był. Operować on stronnictwem jakimś politycznym nie umiał. Na to był naturą zbyt namiętną, która nigdy nie ukrywała tego, co sam o ludziach, o ich błędach myśli. Zrażał też więcej ludzi, niż ich pozyskiwał. Ale była to postawa ogromnie szczera, która też do szerszych mas społeczeństwa przemawiała. I to, co po nim zostanie się właściwie, to jest to ogólne przeświadczenie o racji polskich działań niepodległościowych i o środkach, jakie społeczeństwo podejmować winno. W momencie wybuchu powstania listopadowego Maurycy Mochnacki porzuca literaturę. W 1830 roku pisze: zgiełk oręża i huk dział. Ten będzie odtąd nasz rytm i ta melodia. Dlaczego czyn ustępuje miejsca idei? Ustępuje w tym sensie, że w tym momencie Maurycy Mochnacki przestaje uprawiać krytykę artystyczną, przestaje zajmować się literaturą jako pisarz, staje się pisarzem politycznym, staje się publicystą i historykiem. Ale czy ten czyn do końca ustępuje idei, to można by polemizować, bo pisze tutaj właśnie, ta będzie odtąd nasza melodia. Improwizowaliśmy najśliczniejsze poema narodowego powstania. Ten czyn jest czynem opartym na pewnej teorii. Teorię można by nazwać, jest to moje przekonanie, nie trzeba się z tym zgadzać, teorią romantyzmu politycznego. On polega na tym, że te podstawowe pojęcia wypracowane na terenie myśli estetycznej, literackiej, zostają teraz przeniesione na arenę społeczno-polityczną. To znaczy, przykładowo, jeżeli improwizacja jest ideałem poezji romantycznej, to powstanie jest improwizacją historyczną. Jeżeli
romantycy mówią, że poeta jest twórcą i kreatorem nowej rzeczywistości. To romantyzm polityczny mówi, i Mochnacki tak uważa, że polityka, historia jest dziełem człowieka, to znaczy, że człowiek jest twórcą. W jakimś sensie dziełem sztuki. Dziełem sztuki, tak. I to wielokrotnie w wielu kontekstach pojawiają się te tożsamości, te prawda, związki pomiędzy ideą a czynem. No, czyn jest u Mochnackiego zawsze oparty na pewnej koncepcji, także koncepcji politycznej. On jest politykiem, zakłada Towarzystwo Patriotyczne w czasie powstania, ale to, co robi jako polityk, motywuje i uzasadnia swoimi artykułami. A więc oczywiście można powiedzieć, że przegrywa, ale jest też interesujący z takiego oto powodu, że to jest klasyczny przypadek intelektualisty w polityce. Ideolog pozbawiony zaplecza politycznego, nie mający własnej partii, próbujący ją stworzyć, ale to się nie udaje. Pozbawiony zaplecza społecznego jakiejś grupie społecznej. Tak? Próbuje na tą scenę wejść ze swoim piórem i ze swoimi artykułami, próbuje Polaków przekonywać do tego, żeby poszli za nim. Tak? Ten czyn jest czynem postteoretycznym. W jaki sposób Mochnacki angażuje się w działania powstańcze? Mochnacki angażuje się w działania powstańcze zarówno piórem, jak i mową, jak i zbrojnie. Angażuje się na różne sposoby. To, co jest dla nas, jak sądzę, kluczowe, to jest to, żeby zwrócić uwagę na to, że po pierwsze, Mochnacki w swojej aktywności powstańczej konsekwentnie wypowiada pewien pogląd, który, tak jak pan profesor słusznie na to zwrócił uwagę, sformułował w swoich wcześniejszych pismach krytyczno-literackich, czy w swoich tekstach filozoficznych, w tych fragmentach filozoficznych tego tekstu o literaturze polskiej w wieku XIX. Występuje na arenie dziejów podmiot zbiorowy. Tym podmiotem zbiorowym jest naród. Kluczową sprawą jest to, aby powstanie stało się powstaniem narodowym. Czyli aby powstanie stało się taką aktywnością, w której ten podmiot zbiorowy się wyraża. I Mochnacki siebie traktuje właśnie jako tego, który będzie wyrazicielem głosu tego narodu, tego podmiotu zbiorowego. I z tego powodu bardzo często Mochnackiemu zarzucano, że jego stanowisko polityczne zajmowane w okresie powstania listopadowego jest chwiejne, że przerzuca się z popierania jednej osoby czy jednej frakcji na popieranie innej frakcji. Wydaje się, że ten pogląd nie jest do końca słuszny, ponieważ w gruncie rzeczy wydaje się, że Mochnacki właśnie szuka różnych dróg dlatego, aby znaleźć tę właściwą formę wyrażenia się tego narodu i jak gdyby też zmotywowania narodu do tego, aby w całości nie tylko mniejszość narodu, ale aby większość narodu wzięła udział w walce. Mochnacki zaczyna w gruncie rzeczy, oczywiście uczestniczy w nocy listopadowej, w wydarzeniach nocy listopadowej. Potem w pierwszych dniach powstania bardzo stanowczo krytykuje Radę Administracyjną księcia Drudzkiego-Lubeckiego i także dopuszcza się krytyki pierwszego dyktatora powstania, czyli generała Chłopickiego. Maurycy Mochnacki wraca wtedy, kiedy zmieniają się nastroje, jeżeli chodzi o dyktaturę Chłopickiego. Przede wszystkim krytykuje Sejm jako instytucję opartą na dawnej konstytucji, czyli na Królestwie Polskim, na czymś, co jest jeszcze związane z rzeczywistością zaborczą i domaga się tego, aby ogłoszono bezwzględnej niepodległości, aby zaprzestano pertraktacji z wielkim księciem Konstantym czy z carem Mikołajem I. I oczywiście tego, aby przystąpić do czynu zbrojnego. Gdy zostaje podjęta taka decyzja, aby przystąpić do czynu zbrojnego i do walki zbrojnej z wojskami rosyjskimi, z wojskami carskimi, Maurycy Mochnacki na początku lutego opuszcza Warszawę, udaje się szlakiem bojowym, walczy m.in. w bitwie pod Olszyną Grochowską, ale walczy w bitwie pod Ostrołęką, gdzie jest ciężko ranny i potem otrzymuje Złoty Krzyż Virtuti Militari, a następnie wraca do Warszawy. Najpierw próbuje popierać generała Skrzyneckiego, potem popiera hrabiego Krukowieckiego, a na końcu już, kiedy powstanie wygasa, stara się podtrzymać ducha powstania, ducha walki w tym dokasającym powstaniu, licząc na to, że coś może jeszcze uda się na tej kanwie zrobić. Mochnacki wskazuje się bardzo często, był spadkobiercą, co podkreśla Brzozowski również, myślenia w kategoriach polityki realnej, w polityki, którą zdefiniował Niccolò Machiavelli. Zresztą do tego sam się przyznawał, zakładał, że człowiek i jego natura
oczywiście w przestrzeni doczesnej, jest absolutnie niezmienny, niereformowalny. Człowiek zawsze pozostanie taki sam i w związku z tym również polityka zawsze pozostaje taka sama. Postulat, który wybrzmiał na gruncie polskiego romantyzmu w XIX wieku, tak, aby odzyskać niepodległość, odzyskać Polskę, ale poprzez zmianę reguł politycznych, tak, poprzez umoralnienie polityki, dla Mochnackiego był całkowicie nieczytelny. Dla niego polityka, która była bezpośrednim pokłosiem takiej, a nie innej kondycji ludzkiej, była pewną mechaniką, która czy nam się podoba, czy nie, tak jak fizykę, musimy jakby respektować jej prawa. I to był ten kluczowy element. Polacy oczywiście nigdy, albo w jego perspektywie polityka nigdy nie powinna stać się jednak zakładnikiem tego mechanizmu. Człowiek powinien wykorzystywać ten mechanizm, ale do tego, żeby jednak realizować jakby cele wyższe, te, które będą przekraczały jego egoistyczne, tak, albo doraźne funkcjonowanie. Dlatego on nigdy nie był zwolennikiem czystej siły, tak jak to na przykład pojawia się często w tradycji niemieckiej. Siła sama w sobie mu nie imponowała. Tak? Siła z punktu widzenia Mochnackiego niczego nie legitymizuje, dlatego bliskie mu było myślenie w kategoriach tak zwanego podboju przez czas. Tak? To dopiero na gruncie politycznej siły, na gruncie politycznej podmiotowości można tworzyć cywilizację, można tworzyć kulturę. Tak? Polityka ma być de facto osłoną dla tworzenia kultury, dla tworzenia cywilizacji, która już w inny sposób będzie oddziaływała, a przede wszystkim w sposób trwały. Zarzucał często, że zachodnia polityka reprezentowana przez gabinety angielskie, francuskie jest bardzo krótkowzroczna, tak? Rachuje tylko i wyłącznie, jak on to mówił, na minuty, na sekundy, na godziny, tak? Nie idzie dalej, a jemu chodziło o tworzenie czegoś więcej, tak? O tworzenie sytuacji, gdzie pewne wartości, gdzie naród poprzez politykę wypowie się w historii powszechnej, bo bez tego wypowiedzenia po prostu nie będzie narodem koniecznym, a stanie się tylko i wyłącznie narodem przypadkowym, bez którego ludzkość może w dalszej jakby mierze funkcjonować, nie zauważając ani jego narodzin, ani jego śmierci. Na jesieni 1931 roku trafia, jak wielu jemu podobnych, do Paryża. W jaki sposób moglibyśmy usytuować go na mapie wielkiej emigracji? Jaką pozycję zajmował, jaką rolę odgrywał? No myślę, że w pierwszym okresie próbuje kontynuować swoją linię z okresu powstania, to znaczy jest na lewo od establishmentu politycznego, od rządu narodowego, od stronnictwa Kalisza, których krytykuje, a którzy na początku mają inicjatywę w organizacji ogółu emigranckiego. Od razu wychodzą pewne cechy swoiste jego myślenia politycznego. Jest pragmatykiem, jest realistą politycznym w tym sensie, że nie przekształca myślenia politycznego w pewnego rodzaju refleksję moralno-religijną, jak to jest u Mickiewicza zaraz na początku emigracji w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego. Ale także szybko traci nadzieję na to, że Polskę wyzwoli rewolucja ogólnoeuropejska. No to te nadzieje trwają u Mochnackiego krócej niż u innych. Ale jest w dziejach emigracji moment, w którym to się u Mochnackiego zmienia. Wydaje się, że warto na to zwrócić uwagę, że tym momentem są obchody drugiej rocznicy Nocy Listopadowej w Paryżu i słynne przemówienie Tadeusza Krępowieckiego, atakujące polską szlachtę za to, że była tyranem polskiego ludu. I dlatego powstanie upadło. Mochnacki, który flirtował z tą myślą lewicową, słysząc to, wycofuje się z tego, prawda? I przechodzi na pozycję bliskie Mickiewiczowi, bliższe hotelowi Lambert, to znaczy mówi nie, polskim programem społecznym jest Konstytucja 3 maja. Jest nie odebranie szlachectwa szlachcie, tym bardziej, że to jest inna warstwa niż na zachodzie Europy. Nie możemy kopiować wzorów rewolucji. Nie był Robespierrem. Nie był Robespierrem, nie. Polską drogą zmiany społecznej jest nobilitacja ludu, wybrukowanie Polski herbami szlacheckimi. I tu zbliża się do postawy Mickiewicza. Dalej jest rewolucjonistą, ale w imię restauracji
dawnej Polski sprzed rozbiorów. Zbliża się do Mickiewicza, ale jednak ten spór był w pewnym momencie bardzo ostry, bardzo szeroko też komentowany. To przybliżmy, panie profesorze, na czym dokładnie ten spór między Mochnackim a Mickiewiczem polegał? Mochnacki był związany z pismem Pamiętnik Emigracji Polskiej, a Mickiewicz był redaktorem Pielgrzyma Polskiego. Więc stali na czele dwóch odrębnych redakcji, które w tym samym okresie toczyły dyskusje na temat losu Polski. Mickiewicz nie miał jakiejś wielkiej sympatii, nie żywił do Mochnackiego. Może przyczyną tego była krytyka Konrada Wallenroda, bardzo surowa, i pod tym względem Mochnacki był wyjątkowy na tle swojego pokolenia, że Konrad Wallenrod mu się nie podobał. Można też sądzić, że Mickiewicz uważał, że on nie zrozumiał tego utworu. Ale były tu też kwestie głębsze. Mickiewicz był antyracjonalistą, walczył z mędrcami, był krytykiem oświeceniowego rozumu, w ogóle filozofii racjonalistycznej. Pod tym względem o Mochnackim nie można tego powiedzieć. Mochnacki raczej sądził, że poprzez analizę intelektualną można dojść do romantyzmu, do natchnienia, do kreacji. Więc były różnice filozoficzne, mogły być różnice osobiste, literackie. Były różnice światopoglądowe. A wiemy wszyscy, że Mickiewicz napisał: czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Więc czucie u Mochnackiego znajdujemy, ale wiary trzeba szukać bardzo długo, zanim zobaczymy jakieś echa. To znaczy Mochnacki jako myśliciel, jako krytyk był raczej agnostycznym myślicielem. Znaczy, on nie odwoływał się do perspektywy religijnej, tak jak to robił Mickiewicz w Księgach Narodu i w trzeciej części Dziadów. I pozostał obojętny na idee mesjanistyczne. Nie wiemy, jakby zareagował na Towieńskiego. Możemy się domyślać, prawda, że odrzuciłby tego rodzaju naukę. Ale to jest tylko domysł, bo romantycy zmieniali te swoje postawy. Przykładem Seweryn Goszczyński, który był bliski na lewicy Mochnackiemu, a potem stał się neofitą Towieńskiego, więc tego nie wiemy. Mochnacki nie odniósł się w swoich pismach emigracyjnych do Dziadów, do Ksiąg Narodu Pielgrzymstwa Polskiego. No, nie wiemy, nie znał ani Kordiana, który by go na pewno bardzo zainteresował, ani Nieboskiej Komedii. To, co pisał o literaturze, zamykało się w epoce przedpowstaniowej. W ostatnich latach swojego życia, już na emigracji, Mochnacki pisze drugie swoje wielkie dzieło, czyli Powstanie Narodu Polskiego w roku 1830 i 1831. Jaki obraz powstania listopadowego, program polityczny wyłania się z tego dzieła? Tu trzeba, jak sądzę, podkreślić kilka rzeczy. Po pierwsze, wydaje się, że jest to jeden z najważniejszych w polskiej myśli politycznej tekstów reprezentujących realizm polityczny. I ta interpretacja realistyczna tego tekstu, którą między innymi w książce, którą pan doktor ma przed sobą, profesor Bronisław Ogoski oczywiście reprezentuje, jest to mu też bliska interpretacja, jest, jak sądzę, interpretacją bardzo dobrze dającą intencje Mochnackiego. Zadajmy sobie najpierw pytanie następujące. Dlaczego autor, który jest znany z bardzo żywych, bardzo umiejętnie prowadzonych polemik, który jest znany ze świetnego pod względem systematyczności myślenia tekstu filozoficznego, którym są zwłaszcza pierwsza i częściowo druga część tekstu o literaturze polskiej w wieku XIX. Dlaczego taki autor zaczyna pisać tekst historyczny? To jest bardziej tekst, który mnie przynajmniej kojarzy się oczywiście z tym, co próbuje robić Machiavelli. Różnica jest oczywiście taka, że no, kiedy na przykład sięgamy do rozważań nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liviusza Machiavellego, to oczywiście Machiavelli nie pisze o historii, w której uczestniczył. Więc na tym polega rzecz jasna różnica między Machiavelli a Mochnackim, fundamentalna. Ale taka intencja teoretyczna, jak sądzę, jest bardzo podobna. Machiavelli mówi wprost o tym, że sięga do antycznej historii dlatego, żebyśmy przestali tylko podziwiać, ale zaczęli też naśladować
starożytnych. Mochnacki oczywiście nie mówi tego samego, ale to, co jest podobne, oczywiście powstaje nam wtedy, kiedy odpowiednio zgeneralizujemy te słowa Machiavelliego. Źródłem mądrości politycznej nie są spekulacje filozoficzne. Źródłem mądrości politycznej nie są doktryny polityczne. Źródłem mądrości politycznej jest analiza wydarzeń, analiza wypadków prowadzona z określonej perspektywy światopoglądowej. I to jest to, co Mochnacki robi w tym tekście, co Mochnacki robi w tekście o powstaniu narodu polskiego w roku 1830 i 1831. Mochnacki zadaje tam, jak sądzę, dwa przynajmniej fundamentalne pytania. Pierwsze pytanie można sformułować za Stanisławem Pierogiem następująco. Jak to jest możliwe, że po latach niedoli naród polski ciągle istnieje? Drugie natomiast pytanie brzmi, dlaczego naród polski nie osiągnął swojego celu, czyli nie odzyskał niepodległości? Dlaczego mu się nie udało? Odpowiedź na to drugie pytanie, od niej zacznę, jest taka, że nie mogliśmy, tylko nie umieliśmy. To, co jest bardzo charakterystyczne dla stanowiska Mochnackiego, zajętego w tym późnym okresie jego twórczości, to jest po pierwsze dowartościowanie znaczenia szlachty, gdzie Mochnacki wprost określa szlachtę mianem oddychalnego powietrza Rzeczypospolitej, a po drugie podkreślenie, że źle w powstaniu kształtowała się władza polityczna powstania. Mochnacki nie uważał, że istniejące organy władzy polskiej, władzy w Królestwie Polskim są w stanie objąć kierownictwo w powstaniu, tylko należy wyłonić nową władzę powstańczą, która będzie władzą zgodną jak gdyby z tą wolą narodową, tak moglibyśmy to określić, która ma się w powstaniu wyrazić. Z drugiej strony Mochnacki, rozwijając tę swoją myśl, dochodzi do poparcia dla jedynowładztwa krukowieckiego. I to jest ta idea, którą bardzo mocno reprezentuje też w tym tekście, czyli przekonanie, że na czele powstania powinna stanąć nie instytucja, tak jak na przykład Sejm, rząd tymczasowy, tylko jeden człowiek, jednostka, która będzie reprezentowała taką silną, integralną i też zdolną do realizacji w sposób efektywny pewnych celów politycznych władzę. Bo on w gruncie rzeczy antycypuje coś, co o relacji między instytucją a jednostką, na przykład w kontekście Napoleona, będzie mówił Adam Mickiewicz przy lekcjach paryskich. Instytucja nie czuje, instytucja nie jest wrażliwa, instytucja nie myśli. Człowiek, jednostka, a w związku z tym charyzmatyczny przywódca jest tym, który jest w stanie te wszystkie dążenia zawrzeć i w jakiś sposób nadać mu odpowiednio zorganizowany kształt charakteru. W takim sensie Józef Piłsudski był po latach taką krystalizacją tej idei. Czy ta filozofia polityczna Mochnackiego, te wszystkie elementy, o których pan wspomniał, może mieć jakieś zastosowanie w diametralnie innej rzeczywistości XXI stulecia? A może ta rzeczywistość nie jest taka diametralnie inna? Ja bym podkreślił jedną rzecz, która wydaje mi się w tym kontekście zasadnicza. Mianowicie, nasza kultura, nasze myślenie polityczne także jest oczywiście zdefiniowane przez dziedzictwo romantyczne w kluczowym stopniu. Przykład Józefa Piłsudskiego doskonale to pokazuje. Józef Piłsudski jest w polskiej kulturze politycznej realizacją tego, o czym myśli pod koniec życia Mochnacki, czy o czym myśli Mickiewicz, tak? Czyli charyzmatycznego przywódcy. Tego, co Mickiewicz później nazwie w projekcjach paryskich człowiekiem narodem. Myślę, że to w jakimś sensie trwa do naszych czasów. Nie chcę już tutaj wchodzić w jakiś bieżący komentarz polityczny, ale moim zdaniem też sposób, w jaki na przykład myślimy o sporze politycznym w Polsce, jest sposobem, który kładzie nacisk na jednostki, a nie na przykład na siły społeczne przykładowo. Tak? Personalizacja sporu jest ciągle czymś bardzo silnym. To jest tylko jeden z wielu przykładów tego, w jaki sposób romantyzm zdefiniował naszą kulturę umysłową i w tym kulturę polityczną. To, co pokazuje Mochnacki, moim zdaniem, a zwłaszcza końcówka jego drogi intelektualnej, to jest to, że światopogląd romantyczny, który kładzie właśnie nacisk na to, że naród jest pewnym podmiotem zbiorowym, który ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania oblicza dziejów, i wiąże to następnie z realistyczną doktryną polityczną, pokazuje, że oczywiście romantyczność rozumiana tak, jak Mochnacki rozumiał wcześniej, jest nie do pogodzenia z realizmem politycznym. Ale z romantyzmu rozumianego odpowiednio szeroko, jako odpowiednio szeroka formacja, może także powstać taki światopogląd, który bez zaprzeczenia samemu sobie, a tylko doprowadzając samego siebie do takiego pewnego wewnętrznego napięcia, wyradza z siebie realizm polityczny. Znaczy mówiąc krótko, romantyczny światopogląd w pewnej postaci, którą Mochnacki właśnie reprezentuje, może odejść od tej romantyczności świata idealnego, świata marzeń, świata mitów, świata mitologii skandynawskiej, czy rycerskiego średniowiecza, czy starożytności słowiańskiej i przejść płynnie w taką postać myślenia, która rozważa, jak efektywnie osiągać
cele tego narodu w istniejącej rzeczywistości politycznej. Wiele arcydzieł na pewno utraciła literatura polska przez tak wczesne odejście Maurycego Mochnackiego. Wracajmy do jego dzieł, kiedy tylko możemy. Dziękuję panowie serdecznie za udział w tym programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.